Pixar w pudełku. Sir Isaac Newton zaobserwował, że gdy na ciało nie działa niezrównoważona siła, pozostaje ono w spoczynku lub porusza się ze stałą prędkością. Na przykład cząstka lecąca w próżni nigdy się nie zatrzyma. Gdy cząstka jest w spoczynku lub porusza się ze stałą prędkością, jeśli nie działają na nią siły, to prędkość się nie zmieni. O tym mówi pierwsza zasada dynamiki Newtona. Aby nadać cząstce przyspieszenie, czyli zmienić prędkość, trzeba przyłożyć siłę. Tak jak prędkość i przyspieszenie, siły są wektorami. Wektor siły ciążenia jest skierowany w dół, a jego długość zależy od wielkości tej siły. Jeśli siła ciążenia jest jedyną działającą na cząstkę, to prędkość będzie się zmieniać. Cząstka przyspieszy w kierunku wektora siły. A jeśli na cząstkę działa więcej sił? Na przykład jeśli do grawitacji dodam siłę wiatru. Załóżmy, że wieje w prawo i jest o połowę słabszy od grawitacji skierowanej w dół. Musimy dodać te siły wektorowo, by uzyskać wypadkową. Jest równa sumie sił ciążenia i wiatru. Wypadkowa siła skierowana w dół i w prawo nadaje kierunek przyspieszeniu cząstki. Gdy sił jest więcej, dodajemy je wszystkie, by uzyskać wypadkową. Wyznaczy ona kierunek przyspieszenia. Załóżmy, że cząstka jest na stole. Grawitacja ciągnie ją w dół, a wiatr pcha w prawo, jak przedtem. Na cząstkę działa jeszcze jedna siła. Stół pcha w górę, przeciwdziałając grawitacji. Nasz diagram wygląda tak. Siły grawitacji i stołu równoważą się, więc wypadkową jest siła wiatru. W ćwiczeniu oswoicie się z siłami wypadkowymi.